Siedmiocalowych tabletów na rynku jest od groma, ale wciąż trudno znaleźć sprzęt oferujący rozdzielczość 1280x800 pikseli, GPS oraz Bluetooth w cenie poniżej 600 zł. Właściwie można takowe policzyć na palcach u jednej ręki. Jedną z takich propozycji jest Dell Venue 7, tablet, którego wideorecenzję właśnie macie okazję oglądać. Zawartość pudełka nie jest imponująca. Otrzymujemy wyłącznie kabel USB z przejściówką do ładowania oraz krótką instrukcję obsługi. Jakość wykonania tabletu jest wręcz idealna. Nic tu nie skrzypi, nie odstaje i nie ugina się. Cała konstrukcja jest na tyle sztywna, że jedynie mocniejsze ściśnięcie urządzenia powoduje naprawdę delikatne pływanie ekranu i w dodatku wyłącznie w centralnej jego części. Każda krawędź tabletu została przez producenta zagospodarowana. Na lewej znajdziemy port micro USB, przez który można ładować tablet i podłączyć akcesoria peryferyjne dzięki przejściówce, a także przyciski do regulacji głośności, które wykonane z marnej jakości plastiku zdradzają niską cenę modelu. Na dolnej krawędzi umieszczony został głośnik. Na prawym boku jest z kolei zaślepka, pod którą ukryto slot kart microSD oraz gniazdo kart SIM, ale wyłącznie w modelu z 3G. U góry natomiast znalazło się miejsce dla włącznika oraz 3,5 mm jacka audio. Tylna obudowa skrywa w sobie w górnej części obiektów aparatu, który nie oferuje ani auto, ani touch focusa, w centralnej części logo oraz w dolnej wszelkiego rodzaju potrzebne oznaczenia. Z przodu produktu nad 7-calowym ekranem umieszczono kamerkę do połączeń wideo. Dell Venue 7 zyskał w moich oczach już przy pierwszym kontakcie. Jest bardzo lekki, waży około 300 gramów, ale nie to spowodowało moją sympatię. O tym zaważyła obudowa. Co prawda uwielbia zbierać odciski palców, co jest nad wyraz irytujące, ale wykonane jest z tworzywa, które lekko pokryto gumową powłoką. To z kolei sprawia, że sprzęt doskonale leży w dłoniach. Wyświetlacz, patrząc po papierkowych parametrach, czyli 7 calach IPS i rozdzielczości 1280x800 pikseli, wydaje się bardzo dobry. Biorąc pod uwagę przeglądanie zawartości stron internetowych czy czytanie plików PDF, oferuje bardzo dobry komfort. Czcionki są odpowiednio ostre i czytelne, choć oczywiście nie aż tak, jak ma to miejsce w ostrym jak brzytwa tablecie Nexus 7 drugiej generacji. Bolączką ekranu Dell Venue 7 jest to, że uwielbia zbierać odciski palców, przez co strasznie się palcuje już po chwili użytkowania. Co więcej, wyświetlacz to matryca IPS, która nie oferuje tak szerokich kątów widzenia, jakbyśmy oczekiwali po IPS-ie. Im bardziej odchylimy ekran, tym bardziej wyświetlana treść staje się ciemna. O ile wyświetlacz nieco rozczarowuje, tak nie można tego samego powiedzieć o działaniu urządzenia. Pod tym względem Dell Venue 7 trzeba zaliczyć do jednych z najpłynniej pracujących tanich tabletów. Dwurdzeniowy procesor Intela w połączeniu z 1 GB pamięci operacyjnej RAM i Androidem w wersji 4.3 Jelly Bean to bardzo dobry zestaw gwarantujący odpowiedni komfort użytkowania tabletu. Dodatkowo wszelkie moduły łączności, to jest Wi-Fi, Bluetooth i GPS, działają bez zająknięcia. Niestety trzeba pamiętać, że w przypadku tego modelu do naszej dyspozycji jest jedynie 8 GB pamięci, z czego faktycznie możemy wykorzystać jedynie nieco ponad 4,5 GB. To niewiele. Na szczęście jest możliwość rozszerzenia pamięci dzięki slotowi kart microSD. Ogólne działanie urządzenia należy zaliczyć jako największą jego zaletę. Tablet nie ma żadnych problemów z płynnością przechodzenia pomiędzy poszczególnymi ekranami domowymi, otwierania kolejnych stron PDF-ów, przybliżania i oddalania treści na stronach internetowych, czy z szybkością otwierania kolejnych aplikacji oraz korzystania z sieci, mając otwartych wiele kart i przełączając się pomiędzy nimi. Jest jedno ale. Jest nim brak płynności podczas grania w bardziej wymagające tytuły. Oczywiście w GTA 3, Asphalt 7, Batmana czy Real Racing 3 da się zagrać, ale widoczne są występujące przecinki. Nie zawsze i niekoniecznie duże, ale wspomnieć należy, że takowe występują. Akumulator Dell Venue 7 to jego największa zagadka. Przy maksymalnym obciążeniu, czyli podczas grania w gry na najjaśniejszym ustawieniu ekranu, potrafi rozładować się po ledwie nieco ponad 3 godzinach. Nieco lepiej jest z oglądaniem wideo i przyglądaniem stron internetowych. W podobnej konfiguracji umożliwia to o godzinę dłużej. Zupełnie inaczej, to znaczy o wiele lepiej, akumulator spisuje się, gdy jasność ekranu obniżymy do minimum. Wtedy nie musimy się martwić o brak ładowarki w pobliżu przez 11 godzin podczas oglądania wideo, czy nawet przez 12 podczas przeglądania stron internetowych. Czas grania w dalszym ciągu jest krótki, około 6 godzin. Podsumowując. Zalet Venue 7, jak na sprzęt za niecałe 600 zł, jest wiele. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim bardzo dobrą wydajność i płynność działania,
rozdzielczość wyświetlacza, lekkość, obecność modułu GPS i czujnika światła, jak również doskonałą jakość wykonania. A wady? Przede wszystkim irytujące zbieranie odcisków palców zarówno przez sam wyświetlacz, jak i obudowę. Kiepskie jak na IPS kąty widzenia. Stosunkowo krótko działający akumulator na najjaśniejszym ustawieniu ekranu. Brak wyjścia HDMI, który można obejść przez Miracast oraz 3G. Materiał przygotowała Katarzyna Pura z tabletowo.pl wraz z kieleckim studiem Wonderland.